Wrocławscy karatecy to czołówka krajowa, coraz więcej też znaczą na mapie Europy i świata. Ten tydzień to walka na krajowym podwórku, wcześniej daleki wyjazd. Już najbliższy weekend czeka nas daleka podróż. Jedziemy do Lublina na Mistrzostwa Polski Open. Z mojego klubu jedzie dwoje zawodników, Agata Winiarska i Krzysztof Górecki. Agata będzie bronić tytułu mistrzyni Polski w kategorii Open otwartej. Także myślę, że weekend będzie pełen wrażeń, zarówno podróżniczych, także sportowych. Start na wschodzie Polski nie jest docelowym występem zespołu Jacka Lamota. Drużyna szykuje się przede wszystkim na wyjazd do Rosji. Rywalizacja w Lublinie ma być sprawdzianem formy i dobrym przetarciem. Trenujemy sobie tak bardzo w tej chwili siłowo. Myślę, że te zawody w Lublinie będą takim sprawdzianem przed najbliższymi naszymi zawodami, które już niedługo czekają nas jeszcze w tym roku. Wszyscy w klubie myślą już o docelowym starcie w tym sezonie. Nim oczywiście wyjazd do Rosji i zmagania w Mistrzostwach Globu. Wrocław będzie reprezentować dwoje zawodników. Wisienką na torcie będzie start 4 grudnia w Jekaterynburgu za Uralem Mistrzostwa Świata KWU. Z naszego klubu jedzie dwoje zawodników, Igor Lamot i Agata Winiarska. Jadą to jako reprezentanci naszej organizacji Shin Kyokushin. WUKO, czyli Światowa Organizacja, wytypowała tych zawodników z naszego klubu, aby tam reprezentowali organizację naszą. Z Polaków będzie jeszcze z Shinu około 6 do 7 osób, także jedziemy tam bronić tytułów. Agata Winiarska już jako gwiazda, więc mamy nadzieję, że zaistniejemy na tych zawodach. Mistrzostwa Świata to wielkie sportowe wyzwanie dla każdego zawodnika. My bardzo liczymy na Agatę Winiarską, która oczywiście jest już bardzo rozpoznawalna. Jakie ma szanse na sukces? Łatwo jej nie będzie, podkreśla Jacek Lamot. Agata Winiarska już jedzie jako mistrzyni świata tam, więc będzie już tam jedną z tych bardziej zawodniczek rozpoznawalnych, więc myślę, że będzie jej bardzo trudno bronić tytułu. Z każdego kraju jedzie jedna zawodniczka, już w tej chwili jest kilkanaście w jej kategorii, także bardzo trudne zawody, bardzo daleko od Polski. Myślę, że będą sukcesy, że coś tam Polacy powalczą i zdobędą medale. O występach wrocławskich karateków będziemy mówić w wiadomościach sportowych Sport Game.